bohaterki drugiego planu o warmińskich i mazurskich emancypantkach. Ale zacznijmy od słowa emancypantka czy emancypacja. Cóż to takiego? Co oznacza słowo emancypacja? Jak rozumiemy ten termin? Emancypacja może dotyczyć wszelkich zbiorowości, które cierpią z powodu opresji, wykluczenia czy dyskryminacji. Dobrze, Mila. Chodzi generalnie, proszę Państwa, o takie pojęcie zrównania kobiet z mężczyznami w prawach i społecznych, i politycznych. Tylko, że my mówimy o Warmii i Mazurach przed II wojną światową. W okresie przedplebiscytowym, czyli mniej więcej od roku 1918 po rok 1939. I w tym momencie, używając pojęcia emancypacja, nie mamy na myśli tego pojęcia stricte, czyli w dosłownym tego słowa znaczeniu słownikowego. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, na początku XX wieku najważniejsze zadania polskich kobiet w Prusach Wschodnich polegały na czym innym, bo one polegały na wychowywaniu i edukowaniu młodego pokolenia w poczuciu przynależności narodowej. Helena Barcz, nazwisko nam znane, dlaczego do tego jeszcze dojdziemy? Otóż Helena Barcz była żoną Franciszka Barcza, tak, polskiego działacza, który został zamordowany w Stutthofie już w roku 1939. Gdy poznali się, on był kierownikiem towarzystwa szkolnego, bardzo przystojnym, wysportowanym, znającym języki młodym człowiekiem, całkowicie oddanym sprawie polskiej. I Helena dla niego właśnie ukończyła kurs prawa jazdy. Początkowo jazda samochodem nie cieszyła jej, natomiast dosyć szybko odkryła przyjemność sprowadzenia samochodu, ale tutaj był też i drugi aspekt, dlatego że Helena Barcz dzięki temu, że prowadziła samochód, ocaliła męża z niejednej pułapki. Woziła go na spotkania, a gdy było niebezpiecznie, mąż chował się z tyłu auta. Hitlerowskie bojówki bardzo często bez żadnego problemu przepuszczały samochód prowadzony przez kobietę, ale równie wielokrotnie musiała wyprowadzać samochód z trudnych sytuacji, na przykład gdy był obrzucany kamieniami. Jej sytuacja bardzo komplikuje się w momencie, gdy mąż ginie. Ona zostaje opiekunką czworga ich maleńkich dzieci. Jak mówił w wywiadzie w Gazecie Olsztyńskiej Marian, syn mieszkający po dziś dzień w Olsztynie, była dzielną i zaradną matką. Dzięki jej odwadze przeżyliśmy wojnę. Helena słynęła z bardzo pięknego głosu. Miała wspaniały sopran, który po dziś dzień pamięta wiele żyjących w Olsztynie osób. Przed wojną śpiewała w chórze imienia Feliksa Nowowiejskiego. Kolejna postać, proszę Państwa, to Władysława Knosała, legenda Olsztyna. Piękna kobieta. Ja wiem, że gdy patrzymy na te zdjęcia, drogie panie, zwłaszcza mam na myśli moje uczennice, to ta uroda wydaje nam się niegdysiejsza i nie jest tak zachwycająca jak ta, do której przyzwyczajeni jesteśmy dziś. Natomiast była naprawdę uderzającą pięknością. Urodzona w Płotowie Małym, przyjechała do Olsztyna dopiero w 1935 roku i została nauczycielką w szkole mieszczącej się w Domu Polskim. Tutaj mam zdjęcie Domu Polskiego, w którym dziś, w dniu dzisiejszym mieści się, proszę Państwa, IPN, tak? Doskonale kojarzymy ten budynek, który jest na skrzyżowaniu ulicy 1 Maja oraz Partyzantów, tak? Tutaj mamy zdjęcia z okresu plebiscytowego. Pochodziła z bardzo patriotycznej rodziny, z typ Rekowskich. Ojciec w 1927 roku wysłał ją na Uniwersytet Ludowy, potem kształciła się w seminarium nauczycielskim i wreszcie została skierowana mniej więcej w 1935 roku, jak mówiłam, do Olsztyna.
Tutaj pracowała nie tylko jako nauczycielka geografii, ale również angażowała się w teatr, w harcerstwo. I właśnie to harcerstwo zbliżyło ją z przyszłym mężem, który był nauczycielem w Heberkowie. I ślub wzięli w roku 1938. Tuż przed wojną, przed wybuchem wojny, II wojny światowej, Knosalina, zobaczcie jaka piękna forma nazwiska dla mężatki, czyli Władysława Knosała, w gronie innych zagrożonych Polek została ewakuowana do Warszawy. Niemniej już jesienią 1939 roku wraca do Olsztyna i chwała jej za to, ponieważ opiekowała się między innymi córkami pieniężnych, gdy żona Seweryna Pieniężnego, Wanda, została aresztowana za pomoc polskim jeńcom. Bilans wojenny dla Władysławy Knosaliny był potworny. W 1943 roku umiera jej maleńka córeczka. Dwa lata później, w lutym 1945, w niemieckim obozie w Dachau umiera Ryszard Knosała, a z jej rodziny przeżyje mniej, proszę Państwa, niż połowa. Kolejna postać to Klara Malewska. Kolejne nazwisko, które mieszkańcom Olsztyna nie jest obce. Urodziła się w Gryźlinach, czyli w okolicy podolsztyńskiej, tak? I jej ojcem był Jan Brzeszczyński, patriota, który uczył dzieci języka polskiego i polskich piosenek. Tak więc dziewczyna wyrastała w bardzo patriotycznej atmosferze. W okresie plebiscytowym wraz z ojcem roznosiła materiały propagandowe. Później pracowała jako sekretarka Jana Baczewskiego i organizowała polskie szkoły. Zawodowo angażowała się do roku 1930, czyli do momentu urodzenia pierwszego syna. Potem wspierała męża w jego działalności, natomiast zajmowała się domem, co też było takim losem charakterystycznym dla ówczesnych kobiet. W czasie wojny znalazła się wraz z dziećmi w bardzo tragicznej sytuacji, w momencie, gdy mąż znalazł się w obozie koncentracyjnym. Kolejna postać, też bez zdjęcia, którego znaleźć nie można w zasobach internetu, to żona Andrzeja Samulowskiego, Marta Samulowska. Jej małżeństwo było małżeństwem aranżowanym. Ojciec Marty Samulowskiej współpracował z Andrzejem, czyli tą samą postacią, która, jak wiemy, w Gieczwałdzie otworzyła polską księgarnię. Ta polska księgarnia to mniej więcej datowanie przy kościele. Tak, tak i ciągle, dziękuję Jaśku, i ciągle ta księgarnia jest, prawda? Zresztą Marta Samulowska bardzo dbała o to, ażeby spuścizna męża nie poszła w zapomnienie i to tak naprawdę ona doprowadziła do utrzymania i przetrwania tej księgarni w momencie, gdy w okresie poplebiscytowym jej większość z siedmiorga dzieci wyjechała do Polski. Proszę Państwa, pięknie w natropach Smętka pisze Melchior Wańkowicz. Rodzice coś tam uradzili, widać, bo matka wzięła mnie na odpust do Gietrzwałdu, a natłok był taki, że jakoś od pierwszego dnia stanęłam za ladą i pomagałam, ale nie chciałam za niego wyjść. Miałam 22 lata, a on 39 i nie domagał na reumatyzm. Proszę Państwa, to małżeństwo później, jak się okaże, będzie szczęśliwym, pomimo dużej różnicy wieku i tegoż reumatyzmu. Natomiast w momencie, gdy Melchior Wańkowicz rozmawiał z Martą Samulowską, ona już wówczas miała 78 lat i to ona strzegła rodzinnego gniazda. Tak ona sprawiła, że księgarnia w Gieczwałdzie przetrwała. Kolejna postać z Gazetą Olsztyńską, tak? Bardzo ważnym organem propagującym polskość w byłych Prusiach Wschodnich. Warmiaczka sklebarka, Joanna Pieniężna, po śmierci brata Jana Liszewskiego została właścicielką drukarni Gazety Olsztyńskiej.
Tak? Później po śmierci męża Seweryna od 1905 roku sama prowadziła wydawnictwo z Władysławem Pieniężnym, ze swoim szwagrem. Przepraszam. Cała redakcja Gazety Olsztyńskiej dokładała starań, by na łamach tego czasopisma można było przeczytać o polskich działaniach kulturalno-oświatowych, które podejmowano w Prusach Wschodnich. W okresie plebiscytowym Joanna Pieniężna, jak piszą we wspomnieniach, była wszędzie, była na wiecach, była na zebraniach i chociaż nie przemawiała, no bo nie było to przyjęte, tak, bo nie taka rola kobiety, to dodawała otuchy w dalszej walce o sprawę polską. Kiedy jej mąż i synowie zostali powołani do wojska, wraz z innymi kobietami stanęła do pracy w drukarni. To też było rzeczą niebywałą. Ta drukarnia stała zecerkami, korektorkami i polską właścicielką, tak? Wśród dziewcząt, które tam pracowały, wspomnę z nazwiska, bo zaraz o dwóch jeszcze dokładnie będę mówiła, była Katarzyna Hermańska, Otylia Hermańska, Agnieszka Glińska, Gertruda Szymańska, Marta Gnatowska. Warto o nich pamiętać. Po I wojnie światowej Joanna zajmowała się także przybywającymi do miasta jeńcami wojennymi i nikomu nie odmawiała pomocy. Głodnych, wracających z frontu żołnierzy karmiła i opowiadała im, co będzie publikowane w Gazecie Olsztyńskiej dnia następnego. Kolejna postać, Wanda Pieniężna, synowa Joanny. Ukończyła niemiecką szkołę, pracowała w Poznaniu i w 20 roku została oddelegowana na Warmię i Mazury, gdzie brała udział w pracy Polskiego Biura Plebiscytowego. Pracowała również w konsulacie polskim w Olsztynie. Wychodzi za mąż za Seweryna Pieniężnego, dziś powiedzielibyśmy juniora, tak? Redaktora i wydawcę Gazety Olsztyńskiej. Pomagała w wydawaniu gazety i organizowała polską działalność na Warmii. Zakładała towarzystwa kobiece. Tutaj mamy zdjęcie pod spodem, zdjęcia portretowego. Jak twierdzą historycy, ostatnie zdjęcie całej szczęśliwej rodziny. Czworo dzieci, Seweryn Pieniężny, no i nasza bohaterka Wanda Pieniężna. Jest to zdjęcie z lat 30., tuż przed wybuchem II wojny światowej. W grudniu 1939 roku Wanda zostaje wywieziona do obozu w Ravensbrück, a jak wiemy, dom i drukarnia zostały spalone. Przeżyła obóz, ale w czasie wojny straciła męża i dwoje z czwórki dzieci. Wróci do Olsztyna po zakończeniu II wojny światowej i w latach 57-61 była posłem oraz działała w Towarzystwie Łączności Polonii z zagranicą. I dwie dziewczyny z jednej rodziny, które pracowały w Gazecie Olsztyńskiej. Emilia Hanowska-Maczugowa to ta pierwsza z lewej, którą widzimy na zdjęciu. To też dziewczyna, później kobieta, która śpiewała w chórze imienia Feliksa Nowowiejskiego, co sprawiało jej bardzo wiele radości. Już gdy pracuje w Gazecie Olsztyńskiej od 1927 roku, mieszka wówczas w Jarotach, nie na Jarotach, tylko w Jarotach, bo to była przecież wieś. I codziennie w jedną stronę, 6 kilometrów, przychodziła do pracy w drukarni. Pracowała jako zecerka, jako korektorka, również w księgarni pieniężnych. Spokrewniona z nią jej siostra Marta Hanowska-Sendrowska, podobnie jak Emilia, urodziła się w Bartągu. Rodzice posługiwali się gwarą, wychowywali dzieci w duchu warmińskim. Ukończyła ona szkołę niemiecką, ale dosyć szybko zaczęła uczyć się polskiego i poznawać historię Polski. Podobnie jak siostra, śpiewała w chórze Feliksa Nowowiejskiego, należała do Towarzystwa Młodzieżowego.
Na początku 27 roku, czyli znowu podobnie jak siostra, proszę Państwa, pracowała w przedszkolu, rozpoczęła pracę w Gieczwałdzie i tam zajmowała się 14 dzieci. Bardzo dobrze układała jej się praca z kolejną postacią znaną z naszego regionu, mianowicie z nauczycielem Bronisławem Chabowskim. On prowadził chór, ona amatorski zespół teatralny. Opiekowała się Biblioteką Ludową i w Gieczwałdzie pracowała do 1933 roku, bo gdy wyszła za mąż, przerwała pracę zawodową. Ważna postać, bo to ona była współautorką kiermaszu bajek i to ona po wojnie zbierała baśnie, podania i warmińskie pieśni ludowe, więc dla naszej tradycji, dla naszych korzeni ta postać jest postacią ważną niezwykle. Proszę Państwa, musimy pamiętać, że ze względu na fakt, że kobiety uzyskały prawa wyborcze w Polsce dopiero w 1918, możemy przyjąć, że dopiero od tego momentu można mówić o ich poważnym zaangażowaniu politycznym. Natomiast nie na terenach byłych Prus Wschodnich. Ta praca, którą wykonały, była pracą, proszę Państwa, benedyktyńską, niezwykle trudną i w trudnych warunkach przeprowadzaną, bo utrzymanie polskości w sytuacji, gdy władze są przeciwne takiemuż postępowaniu, tak, władze, które starają się ludność zgermanizować, była zadaniem niezwykle, niezwykle trudnym. Joanna Chłosta-Zielonka w swoim opracowaniu dotyczącym kobiet polskich i kobiet na Warmii i Mazurach pisze, i ja pozwolę sobie przytoczyć cytat. O ile w opinii historyków decyzja, która zapadła na konferencji w Wersalu o przeprowadzeniu plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu z góry skazywała Polskę na przegraną, o tyle relacje polskich działaczy wskazują, że wiele było na początku optymistycznej wiary w zwycięstwo działań agitacyjnych. Świadectwa autobiograficzne przynoszą wiedzę o wielkim zaangażowaniu garstki ludzi, ale także o znikomej lub udawanej pomocy płynącej z Polski. Dziękuję za uwagę. Emilko, dlaczego bohaterki drugiego planu? Ponieważ kobiety te były postrzegane jako osoby, które nie mogą zrobić czegoś więcej niż porodzenie dzieci. I to było dość dyskryminujące i były bardzo niedoceniane przez swoją pracę, jaką wykonywały. Dopiero po latach, kiedy powiedzmy ruchy feministyczne i ruchy sprawiające, że kobiety miały coś do powiedzenia więcej niż siedzenie w kuchni i rozmawianie o tym, jak dziecko przebrać, to zaczęto mówić o tym, co one robiły, że nie były bezczynne, że starały się w jakikolwiek sposób sprawić, żeby ta polskość przetrwała na Warmii i żeby przyszłe pokolenia, które możliwie, że będą też miały polskie korzenie, żeby miały taką możliwość do uczenia się polskiego, dowiadywania się o polskiej kulturze i posiadania jakichkolwiek źródeł do pozyskania wiedzy. Dobrze, tylko też uświadommy sobie, że ta sytuacja kobiety na przełomie XIX i XX wieku i na początku XX wieku nie różni się zasadniczo w byłych Prusiach Wschodnich i w Polsce. Kobiety raczej nie były zaangażowane w życie polityczne. Szybciej wchodziły w takie ruchy społeczne czy organizacje edukacyjne, ale zauważcie Państwo, że kończyło się to w momencie, gdy wychodziły za mąż. To też było typowe, tak? Pojawiało się dziecko i kobieta tym dzieckiem i domem zajmowała się.